I doszedłem do tego, do tej historii i mówię, co ja czytam dziecku? Ja już się wtedy tak ocknąłem, że to nie jest historia, którą powinno słuchać dziecko przed snem, prawda? Witajcie, drogie światusy, w kolejnym odcinku Światusów. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak świadkowie Jehowy indoktrynują dzieci. To może tak na szybko wstępnie powiem, że ten odcinek, ten temat my podzielimy sobie na kilka części. Dzisiaj skupimy się na tej indoktrynacji małych dzieci, bo wiele osób pytało o szkołę, ale to jest długi temat i nie chcemy sobie tego mieszać wszystkiego. Więc szkoła będzie, ale innym razem, okej? Okay? Tak, będziemy sobie mówić na przykład o tym, że świadkowie zachęcają rodziców do tego, żeby ci uczyli swoje dzieci od maleńkości. Mówiąc od maleńkości, to mamy na myśli nawet to, że rodzice są zachęcani do tego, żeby na przykład czytać historie z Biblii albo śpiewać pieśni dzieciom, które jeszcze są w łonie matki. A jak już dziecko się urodzi, to oczywiście są zachęty, żeby dziecko jak najszybciej i jak najczęściej zabierać na zebranie i na głoszenie. I w praktyce to faktycznie tak wygląda. Mało znam mam, które długo czekały z zabraniem dziecka na pierwsze zebranie. Zazwyczaj to są jakieś 2-3 tygodnie, zanim tam te pierwsze szczepionki wskoczą, bo jednak się mamy boją, wiadomo, to jest duże skupisko ludzi, ale powiedzmy już takie miesięczne, dwumiesięczne dziecko, o ile jest zdrowe, to chodzi z mamą na każde zebranie, z tatą też oczywiście, jeśli jest tata. Na głoszenie też, o ile pogoda pozwala, też się zabiera ze sobą, bo z wózeczkiem się chodzi, czasem w chuście. I tak, no, dużo. Dziecko się zdąży osłuchać z materiałem tak, zebrań. Maleńkości. Generalnie takie są zachęty, żeby to robić. Może nie jest tak, że każdy rodzic w ten sposób postępuje. My tak postępowaliśmy. My tak. Ja pamiętam, jak kiedyś poszliśmy na głoszenie, tak zimno było bardzo. Maja była w wózku, że nas babka skrzyczała, że na mróz dziecko ciągamy. Nie pamiętasz. Nie było jakoś tragicznie nie to, że narazaliśmy Majkę, ale no, skrzyczała nas wtedy. Znaczy, czy miała rację, czy nie miała, to jest druga rzecz. Tak. Natomiast tutaj chodzi o to, że po prostu tak wielu rodziców postępuje i chcemy po prostu zademonstrować, pokazać, że taki proces indoktrynacji zaczyna się naprawdę bardzo wcześnie. Tak. I za naszych czasów to z tego, co ja pamiętam, to była taka książka Mój zbiór opowieści biblijnych, do niej jeszcze wrócimy dzisiaj, ponieważ ona zawiera bardzo ciekawą treść, ale to, co się dzieje dzisiaj, jeśli chodzi o nauczanie dzieci, to już jest wyższa szkoła jazdy. Tak. W ogóle teraz mi się przypomniało zgromadzenie, na którym jako rodzice dostaliśmy taką broszurkę Ucz się z Biblii. Taka kolorowa, tak? Tak. Taka do dzieci do 3 lat była kierowana. Tak. Ejku, jacy byliśmy szczęśliwi jako rodzice, o których tak ciało kierownicze dba, że nawet takie dzieci mamy z czego uczyć, bo nie było takich publikacji. Tak, to były takie bardzo kolorowe ilustracje, jakieś króciutkie wyliczanki, typu mam rączkę, mam paluszek, mam stópkę, ale Jehowa to stworzył mi to Jehowa, dał, coś właśnie. Tego typu rzeczy, nie? Tak. No właśnie, ale dzisiejsze czasy, no wiadomo, technika się rozwinęła, również organizacja strażnicy trzyma rękę na pulsie i wie dobrze, że żeby trafić do młodych umysłów, najlepiej korzystać z bajek. Prawda? Tak. Więc na przykład tutaj fragment jednej z bajek chcemy wam pokazać. Jakby tutaj zostawimy kwestię, czy dobrze to, że rodzice zabierają dzieci na głoszenie, czy niedobrze. Bardziej chcemy się skupić na tym, w jaki sposób te dzieci są uczone tego, jak mają postępować. Link do całej bajeczki jest w opisie. Natomiast tutaj będzie taki fragment, który możecie zobaczyć. Tym, jak się zachowujemy w służbie, możemy wysławiać Jehowę. Dlatego zawsze bądź grzeczny. Nie rozmawiaj i nie śmiej się głośno. Nie baw się. Szanuj cudzą własność i prywatność. No i oczywiście nie jedz przed drzwiami. Pamiętaj, że to, jak się zachowujemy, kiedy głosimy od drzwi do drzwi, wpływa na to, co ludzie pomyślą o Jehowie. Nigdy nie chcielibyśmy dać im powodu do mówienia czegoś złego o naszej służbie. Teraz już mogę iść do służby? Tak,
Wygląda na to, że jesteś gotowy. Czas na próbę generalną. Dzień dobry, jestem Piotrek. A pani? Dzień dobry, Piotrek. Ja mam na imię... Marzyna. Słuchaj, Marzyno, chcesz studiować Biblię, czy chcesz zginąć w Armagedonie? Ja myślę, że ty się tu marnujesz. A może? Może powinieneś właśnie dubbingować bajki. No właśnie, z Piotrusiem? Z Piotrusiem, tak. Zostawiamy to w waszej ocenie. Chociaż dajcie znać, czy byście chcieli, żebyśmy od czasu do czasu komentowali tak na bieżąco z wami Piotrusia i Zosię. Serię filmów, na przykład w poniedziałek z Piotrusiem i Zosią, bo Świadkowie Jehowy często w poniedziałki mają taki wieczór wielbienia Boga w gronie rodziny. Mm-hmm. Tak, tu tylko się chciałam odnieść do tego, że ogólnie bajki, animacje to jest wielki biznes. Nie chodzi mi tutaj o świadków, ale ogólnie o dzieci. Wiadomo, że jak powstaje jakaś bajka, na przykład jak ostatnio Kraina Lodu, to za tym idzie cały marketing po to, żeby dzieci chciały, żeby im kupić zabawki, lalki i tak dalej. W tym wypadku, moim zdaniem, te bajki też sprzedają, tylko nie zabawki, a indoktrynację. Tak. Ale to dłuższy tak, temat. I ta indoktrynacja jest generalnie tutaj, to jest bardzo istotne, ponieważ my tu chcemy podkreślić, że takie dziecko od najmniejszych lat uczy się wizji świata, w którym wszyscy ludzie, którzy nie służą Jehowie, zginą i tylko ci wybrani przeżyją. Jego przyjaciele również zginą. I to nie jest tak, że takie dziecko sobie uwierzyło i podjęło jakąś decyzję, bo takie dziecko jest totalnie oparte na tym, co mówią mu rodzice. Mm-hmm. I ono nie rozróżnia dobra i zła. Natomiast rozróżnia to, co rodzice... To, co powiedział rodzic, a to, co powiedział ktoś tak, inny. Tak, i dla niego to psycholodzy podkreślają. Niektórzy mówią, że o, dziecko sobie może powiedzieć, że coś jest złe. Nie. Ono dąży do tego, żeby rodzice byli z niego zadowoleni, więc jeśli obserwuje, że rodzice coś robią i coś sprawia im radość, znaczy radość, że na przykład on będzie grzeczny na zebraniu, że będzie się zgłaszał, że będzie pukał do drzwi i tak dalej i rozdawał traktaciki, to on będzie to robił. On nawet nie będzie sobie zdawał sprawy przez dłuższy czas, dopóki nie dorośnie, że to wcale mu nie sprawia radości. I my się na przykład wychowywaliśmy w takim środowisku. Ja to tak mówię, że jakby dziecko wychowywało się wśród małp, to by myślało, że jest małpą, a nie, że jest człowiekiem. To tylko taki przykład, który ma po prostu pokazać, że od najmłodszych lat dziecko u Świadków Jehowy jest otoczone takimi rzeczami. I chcieliśmy teraz pokazać, jakich rzeczy uczą Świadkowie Jehowy, co naszym zdaniem jest trochę niebezpieczne nawet dla dzieci i musimy przyznać, że my na przykład takie rzeczy również pokazywaliśmy swoim dzieciom, no bardziej Mai, bo Losie jeszcze wtedy nie było. Na szczęście się ją udało ochronić przed tym. Tak, natomiast zobaczcie sobie, to jest taka książka Mój Zbiór Opowieści Biblijnych. To jest stara książka, ona została chyba wydana w 90 roku. Albo pod koniec 80. Ja ją na przykład sama sobie czytałam. Co teraz myślę, wtedy oczywiście byłam dumna z siebie, jaka to ja jestem grzeczna i służę Jehowie, ale ponieważ nikt jakby tego nie nadzorował, bo ja się nauczyłam czytać i lubiłam czytać, to pewne rzeczy mnie naprawdę przerażały, na przykład jak ta ilustracja dotycząca potopu. Tak. I w ogóle ja jeszcze, Sara, zanim do tego dojdziemy, chciałbym nadmienić, że w sumie odkryliśmy niedawno, że Świadkowie Jehowy jakby wydali książkę, która to jakby troszkę zastępuje i trochę zmienione są ilustracje w tej książce. Tak. Ona jest jakby aktualizacją tej wersji. Niemniej jakby pewnych ilustracji nie ma, ale historie też są ciekawe. I teraz powiedzmy o tym potopie, bo to jest naprawdę, tak jak mówisz, ciekawa ilustracja. I zobacz sobie potop. Tak, mnie to bardzo przerażało, bo no jak widzicie, giną zwierzęta. Dzieci lubią zwierzęta, więc żadne dziecko raczej nie lubi patrzeć na to, że giną zwierzęta. Ale przede wszystkim tu giną ludzie. I na tej skale jest matka, która trzyma małe dziecko. I no i chyba zabił matkę z dzieckiem. No to było dla mnie straszne, niepojęte, dlaczego ludzie giną, dlaczego tu jest małe dziecko, które ginie. I ten strach, myślę, że się potem przeniosłam go do dorosłego życia, właśnie, że się bałam Armagedonu i że zginą moje małe dzieci, niemowlęta. Tak, dzieci muszą oglądać takie ilustracje.
w takich publikacjach. Mnie tylko tak zastanawia, a czemu to mamuty Jehowa zniszczył w tym Armagedonie, a nie zabrał ich na Arkę? Może miały za długie kły. I zbyt zakręcone, wiesz, słonie tak spoko bardzo. Słonie zabrał, ale mamuty nie. Według świadków mamuty wyginęły w potopie. Ale tak wracając do tego, bo w tej drugiej książce już nie ma takiej ilustracji związanej z potopem, jest po prostu arka i zwierzęta. Tak, i jest ona bardziej taka lekka, bardziej przyswajalna. Tak, więc jakby nie można powiedzieć, że to co robimy, czyli my nagrywając takie filmiki i inni świadkowie Jehowy, którzy mówią o tym, co nie jest fajne w organizacji świadków Jehowy, co krzywdzić może na przykład dzieci, to jakby według mnie wyraźnie widać, że oni zmieniają, oni analizują te filmy i troszkę dostosowują swój przekaz. Ponieważ jakby no to jest złe, pokazywanie dzieciom takich ilustracji. A ja się chciałem odnieść do jeszcze jednej historii, która znajduje się w obu książkach. Ilustracje są może troszkę mniej drastyczne w tej nowszej. Ale tekst jest podobny. Tak. Tutaj jest historia o odważnych kobiet, jakim to są wzorem. I ja tutaj to przeczytam. Barak i jego żołnierze zwyciężyli, ale Syserze udało się uciec. Biegł i biegł, aż w końcu ukrył się w namiocie kobiety o imieniu Jael. Dała mu ona do picia mleka i przykryła go kocem. Zmęczony wojownik zasnął. Wtedy Jael podkradła się do niego i zabiła go, przebijając mu głowę palikiem namiotowym. Nie ma co, odpowiednia lektura dla takiej czterolatki na przykład. Ja wam powiem, że ja pamiętam, jak czytałem tę historię w Majce, jeszcze byliśmy świadkami i tam po kolei czytałem tę książkę dziecku i doszedłem do tej historii i mówię, co ja czytam dziecku? Ja już się wtedy tak ocknąłem, że to nie jest historia, którą powinno słuchać dziecko przed snem, prawda? I to jest coś naprawdę, co nie powinno znaleźć się w zbiorze historii do poduszki dla dzieciaków. I takich historii tutaj no jeszcze trochę można jest znaleźć. Jest więcej. Śmierci, zabijania tych, którzy nie służą Jehowie. Więc jakby o tym my musimy mówić. Być może jakieś dziecko zostanie dzięki temu chronione, kiedy świadkowie tak zmienią swoje nastawienie do tego, w jaki sposób i co powinni przekazywać swoim dzieciom. Czasem ktoś w komentarzu pisze, że o, jak to tak można zostać świadkiem, ja bym nie był taki głupi, to trzeba mieć swój rozum. No właśnie, i zmierzamy tu do tego, że całe to wychowanie, chodzenie na zebrania, na głoszenie, to, że dzieci się zachęca, że jak nie umie mówić, to niech chociaż puka, niech chociaż wręczy traktacik, niech się nauczy wstępu, jak już umie mówić. To zmierza do tego, że dziecko, zanim w ogóle zacznie samodzielnie myśleć i zdobędzie jakieś kontakty poza tym środowiskiem, na przykład idąc do szkoły, to ono już jest tak zindoktrynowane, że ono praktycznie nie ma wyboru. Tak, ono ma być przygotowane do tego, żeby było takim małym świadkiem. Kolejnym pracownikiem w tej wielkiej korporacji. I ja w ogóle, tak jak tutaj powiedziałaś, to mi się tak to skojarzyło, że świadkowie Jehowy często wykorzystują dzieci podczas głoszenia do tego, kiedy przychodzi taki rodzic z takim małym dzieckiem, to jakby troszkę chcą was zmanipulować i wpłynąć na wasze emocje, żebyście przyjęli od takiego dziecka jakąś tam ulotkę, jakąś publikację. Być może dzięki temu wy ją przeczytacie i być może się zainteresujecie wierzeniami świadków. Więc jakby to nie jest takie przypadkowe również, że zabierają dzieci na głoszenie. Ale to znaczy, to ma dwie korzyści. Raz, że wy się możecie bardziej zainteresować. Dwa, że dziecko już jest wprawione. No. Tak, od najmłodszych lat wie, na czym polega chodzenie po domach. Ale wracając do tego, o czym powiedziałaś, że dziecko już w szkole jest do tego przygotowane, to tak jakby ono żyje w zupełnie innym świecie. Mhm. I my też w takim świecie żyliśmy. Tak,
bo tutaj zmierzam do tego, że już w szkole na przykład to, nie wiem, ktoś mnie pytał, kolega z klasy, czemu nie obchodzę świąt czy czegoś tam innego, to mamusia za mnie nie szła, czy tam tatuś, tylko się samemu już tłumaczyło. Także to już musisz być na takim poziomie, idąc do szkoły. Mhm. Tak, a poza tym ten stopień indoktrynacji również na przykład jest po to, żeby kiedy takie dziecko, w zasadzie to rodzice stają przed wyborem podać krew czy nie podać, kiedy dziecko jest w stanie zagrożenia życia, to dziecko będzie wolało umrzeć, kiedy na przykład z nim będą rozmawiać lekarze, ponieważ będzie bało się tego, że nie będzie mogło żyć w raju razem z rodzicami, nie będzie mogło się w raju bawić z lwami, bo Jehowie to się nie będzie podobać. Tak. To będzie tak samo złe, jak wiele innych rzeczy. Mhm. Jak kradzież, jak przezywanie innych dzieci. I świadkowie będą uczyć takich nawet pozytywnych zachowań, które dziecko nie powinno robić, ale to będzie w tym samym worku z tymi zachowaniami. Na przykład to, że dziecko będzie wolało nie przyjąć krwi, mhm, i umrzeć, bo Jehowie się to nie będzie podobało. O tych lewkach jeszcze, bo często się śmiejecie właśnie, że jak można w to uwierzyć, ale jak dziecko od małego, które lubi zwierzęta, bo to jest normalne, ma kolorować obrazki, ma na przykład, a narysuj, jak będziesz się bawił z lewkiem w raju, albo co tam będziesz robić. To jest tak, jakby ci ktoś naprawdę wmówił, że istnieje Mikołaj, tylko że nikt ci nie powiedział, że on nie istnieje i nie jesteś w stanie przestać w niego wierzyć, więc dla dzieci to jest bardzo realna rzecz. Jest to przykre, jest to trudne, natomiast to chcemy podkreślić. Życie, wychowywanie się w takim świecie, w takim środowisku sprawia, że jakby ty masz zupełnie inną wizję świata. Tak, i to potem będzie wpływało na całą twoją resztę życia, jak pójdziesz do szkoły, ale o tych wszystkich zwyczajach w szkole, w czym dziecko nie może brać udziału, na jaką presję jest narażoną, tak, to nagramy odcinek. Opowiemy w przyszłości jeszcze, może nie w najbliższej przyszłości, ale nawiążemy do tego, jak wygląda dzieciństwo w szkole takiego dziecka, jak życie takiego dziecka wygląda, ale też opowiemy, jak wygląda życie nastolatka, czyli już troszkę później. Tutaj mamy sporo, pamiętamy z naszych czasów, więc też się sporo do tego odniesiemy. A dzisiaj bardzo dziękujemy za oglądanie. Fajnie było. I no i co? No to zasubskrybujcie, prosimy. Tak, zasubskrybujcie kanał. Pokażcie, że lubicie to, co robimy, naszą pracę cenicie i być może napiszecie nam w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Tak, czy takie materiały powinny oglądać dzieciaki? Dajcie znać. A jeśli na przykład jesteście też byłymi świadkami, możecie napisać, jak wy wspominacie te wszystkie ilustracje, chodzenie na głoszenie. Możecie się śmiało podzielić swoimi historiami. Chętnie je przeczytamy. Tak, my i inne światusy, które oglądają z wami razem ten odcinek. Więc do zobaczenia już wkrótce.